wylewanie leki. Wylewanie. Jasia, już mogę oddać do tego? Tak, proszę. Mogę Państwa przyjrzeć? Pozwoliłem sobie wyjść przed kurtynę dlatego, żeby po pierwsze ściągnąć tremę z naszych artystów, a po drugie dlatego, żeby podzielić się z Państwem taką informacją, taką refleksją, która jest takim wielkim oddechem dla nas. Myśmy tę premierę przygotowali z wielką pieczołowitością, ale też z wielkim trudem, napotykając na cały szereg trudności. Ale cóż się dobrego dzieje bez trudności? Chciałem bardzo podziękować w tym miejscu wszystkim Państwu radnym i panu prezydentowi miasta Poznania za to, że w tym trudnym momencie wsparł nasz teatr. Dzięki temu dzisiaj mamy pierwszy spektakl z nowym nagłośnieniem, z oświetleniem, które doposażyliśmy teatr oraz ze sceną obrotową. To wszystko dla Państwa po to, żeby te emocje, które artyści dają Państwa ze sceny, były wzmocnione tymi wszystkimi, można powiedzieć, zabawkami technicznymi. Usłysz mnie, proszę.